Przez 4 dni Bielawa już po raz 39 obchodziła swoje święto. Tegoroczne Dni Miasta w piątek 3 czerwca rozpoczął oficjalnie koncert bielawskiego zespołu Erato. Niepotrzebne łzy też, całej listy zawsze ty, nie odnajdzie się już w niej. Tancerzu nie patrz, wszak na pamięć ją znasz. Łzy tutaj też, porozumiesz, powiesz. Sobotnie popołudnie to muzyczna uczta dla uszu i oczu, którą rozpoczęły występy lokalnych artystów. Na małej scenie wystąpili m.in. grupa taneczna Bielawa Breakers, młodzi tancerze z Kuba Dance Studio czy młodzież ze Spółdzielczego Centrum Kultury. W godzinach wieczornych bielawianie śpiewali ponadczasowe kawałki Małgorzaty Ostrowskiej. Rokowy koncert zespołu Lux Torpeda z licznie zgromadzoną publicznością zakończył pierwszy dzień tegorocznych obchodów Dni Miasta. Jest 9 dni Bielawy, bawiliśmy się, no, mam nadzieję, wspaniale. Tradycyjnie staramy się robić tak, aby dla każdego coś było. I był hip-hop, i było trochę z lat 80. narokowo, i była Lux Torpeda też jeszcze bardziej narokowo. Dzisiaj, no teraz słyszymy jeszcze Chadomena, oczywiście Cleo, Phil. Bielawianie pokazują, że potrafią się bawić cały czas i, no, i najważniejsze, że nadal aura jakoś nam sprzyja. W niedzielę muzyczne brzmienia rozpoczęły prezentacje artystyczne dzieci, a od godziny 17 licznie zgromadzona pod sceną publiczność rozpoczęła szaloną zabawę z Chadomenem. Słuchajcie, no świetnie, no mega, przede wszystkim niesamowite tereny, tak? Jeziora, góry, fantastyczni ludzie. Ja nie jestem pierwszy raz u was tak naprawdę. Słuchaj, ja cię poproszę tutaj, żebyście teraz zobaczyli w kadrze, proszę bardzo. Mają rude dziewczyny. Powiedz mi, ty jesteś ruda naturalnym fałszem jedziesz, czy malowanym? Ale rudy to jest charakter, nie kolor włosów. Jeszcze teraz! Czy byłem z nią w piekle? Bo są runa tańczy jak szalona! Pięknie, słuchajcie, Bielawa, pięknie. Pojawić się wczesnej pory, tak naprawdę. I rudej fotoreporter, i tak jest dobrze. I pytanka takie, wiecie, obudziliście się już? I po to mnie tu zaprosili, żebyście się obudzili, tak naprawdę, tak. Kaśka wyżej, wyżej, wyżej. Teraz zaczynam i wyżej. Gdy wracam do domu, bo ciężkie nocy, no bo będę mu rudej, kochani oczy. I jeszcze teraz tego nie wiem, czy byłem znów piekle. Runa tańczy jak szalona, szlepsze pisze. Super. Na jaki zespół pan dzisiaj czeka może? Tak, z córką będziemy czekali na Cleo, no i później oczywiście film. Jeszcze się nie bawię, dopiero zacząłem, tak? Czekamy na koncerty, także... Na której w szczególności? No może Cleo, także... Zaczynam. No polecam wszystkim. Bawimy się dobrze, dopiero żeśmy przyszli tutaj. Także nie wiem, jak się będziemy dalej bawić, ale... Czekacie na jakiś zespół, może na któryś z koncertów? Nie, no przyszliśmy tutaj sobie po prostu zobaczyć. Jest dzisiaj dzień wolny od pracy, także... Ogólnie wszystkie zespoły znamy, no przyszliśmy tylko, żeby spędzić miło czas z rodziną, także każdy jeden zespół nam się podoba. Jak się bawicie? Bardzo dobrze. Czekacie na jakiś zespół dzisiaj? Oczywiście, na Chadomena. Chadomen. No to będziecie tańczyć jak ruda? Oczywiście. Tak, będziemy się bawić. Po prostu przyjechaliśmy nawet nie wiedząc, że są Dni Bielawy. I jak się podoba? No dobrze. Pięknie, pięknie. Ja przyjechałem z Milicza, ale naprawdę pięknie tutaj jest. Pięknie.
pięknie. Czekam na zespół teraz właśnie. Niemniej oblegany był wyczekiwany przez wielu koncert Kleo w asyście Słowianek. Tak jest, kochani Słowianie, łapy w górę! Kleo! Jonathan! Hej! My Słowianie wiemy jak! Słowianie wiemy jak! Nasz się na nas chciał, ale wiemy jak poruszy w tym, co mam od wiele kto! To jest nasz gorąca krew! To jest nasz słowiański znak! My Słowianie wiemy jak poruszyć mamy ciała! Wiemy jak poruszy w tym, co mam od wiele kto! To jest nasz słowiański krew! To jest nasz uroda piwcze! Bardzo fajnie, słuchajcie, jest bardzo energetycznie i fajna taka letnia atmosfera, więc bardzo dobrze mi się śpiewało. Ponad obłoki szare, gdzie perspektywa zmienia kąt. Nie ma nic, nie chcę nic mieć na stałe. Uciekliby razem stąd. Uwolnię cię od skierunku nas, ciągłych pogodzi nierówny kas. I kolejny raz zbiegam tak, że... No właśnie. Nie mogłam się napatrzyć, tak z jednej strony śpiewałam i tak podziwiałam sobie teren, bo w sumie jestem architektem krajobrazu i tak jakoś mi tak przyciąga jednak wzrok cały czas. Nie było czasu na odpoczynek, bo chwilę później rozgrzaną już do czerwoności scenę opanowała grupa Phil, której występ zakończył tegoroczny Dni Bielawy. Zbierałem myśli, doceniałem to, co mam.